Właściwie ustawodawca nie pozostawia wątpliwości co do tego, jaką rolę i rangę przypisuje poszczególnym organom. I ten ustawowy, prawny w ogóle podział ról między organami uległ pewnemu załamaniu w sytuacji, gdy organ wykonawczy, tak samo jak organ stanowiący już wcześniej, uzyskał mandat społeczny. W sytuacji, w której wójt, burmistrz, prezydent miasta pochodzą z wyborów bezpośrednich. To sytuację zmieniło. Nadto myślę, że przyczyna pewnego skłonności do konfliktu, pewna płaszczyzna do konfliktów wynika z tego, że organ stanowiący, rada gminy, to jest czynnik społeczny. Nie są zatrudnieni zawodowo, nie oczekuje się od nich określonych kwalifikacji. Natomiast organ wykonawczy działa na zasadach zawodowych, nadto ma zaplecze w postaci urzędników zatrudnionych w urzędzie gminy, którzy są do jego dyspozycji. Ta dysproporcja wpływa w istotny sposób na relacje, pomijając już to, że różnice polityczne, różne, wystarczy, że organ wykonawczy reprezentuje inną opcję polityczną niż przewaga w organie stanowiącym, żeby to już dawało właściwie, żeby gwarantowało konflikt. Tymczasem w moim przekonaniu obydwa organy muszą pamiętać, organ stanowiący, organ wykonawczy, że są organami tego samego podmiotu, jakim jest wspólnota samorządowa, jakim są mieszkańcy. To są ich organy i one powinny działać na rzecz wspólnego dobra. Tam, gdzie jest konflikt, wspólne dobro schodzi na dalszy plan. Schodzi na dalszy plan, zanika, nie widać go, a to się dzieje ze szkodą dla wspólnoty. Myślę, że dzisiejsze unormowania prawne, które dają członkom wspólnoty możliwość sprawowania kontroli społecznej organu stanowiącego, organu wykonawczego, dają istotne możliwości oceny i dawania temu szerszego wyrazu, choćby w drodze referendum. Praktyka pokazuje, że to jest jakby element pewnego społeczeństwa obywatelskiego, które nam się coraz bardziej kształtuje i które zaczyna umieć korzystać ze swoich uprawnień w tym zakresie. Z tym, że jeśli porównujemy organ stanowiący i wykonawczy, to różnica sprowadza się do tego, że organ wykonawczy jest monokratyczny, to jest pan wójt X czy wójt Y, łatwy jakby do identyfikacji i to ułatwia również element jego kontroli. W przypadku organu kolegialnego, jakim jest rada, ta ocena jest trudniejsza, więcej można powiedzieć. Przecież to rada wykonuje uchwałę rady. Zatem często ocena organu wykonawczego, w ocenie organu wykonawczego mieści się element rezerwowany dla rady, a czego dla wyborców na pierwszy rzut oka nie widać.